Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Górniku Zabrze, 14-krotny mistrzu oraz 6-krotnie wznosił Puchar Polski, więc to jest legendarny zespół, ale niestety najlepsze lata już ma daleko, daleko ze sobą. Ostatni sukces to jest 4. miejsce Marcina Brosza, które osiągnął z tym klubem, ale było to już też bardzo dawno temu, bo to był pierwszy rok po awansie. Później niestety ten klub padł marazm średności naszej ligi, przyszedł Podolski rok temu, miało to wszystko ożywić, ten klimat Górnika Zabrze mi przychodzić coraz lepsi piłkarze. Niestety wydarzyło się tak, że Górnik aktualnie zajmuje bardzo przeciętne miejsce w lidze. Oczywiście strata jest minimalna, ale aktualnie wpadł taki marazm i cały czas w niej tkwi, więc zobaczymy, czy uda nam się przełamać ten marazm już w pierwszym sezonie. Chciałbym spokojnie budować ten projekt na 2 odcinkach, 6 lat. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Aktualnie na początek potrzebujemy środkowego obrońcy, który ma doświadczenie oraz lepszą lewą nogę. Dlatego przychodzi Kamiński, który naprawdę będzie ważnym architektem zwycięstw naszego klubu, a przede wszystkim musimy stworzyć, żeby Górnik Zabrze potrafił wygrywać seryjnie, żeby duch zwycięzca był tutaj cały czas. Damian Rasak do nas przychodzi, to jest bardzo fajny defensywny pomocnik. Tak jak mogliście zauważyć, wydaje mi się, że aktualnie najlepszym potencjałem drużyny jest granie na 5 obrońców, ale to się będzie zmieniać w czasie sezonu, bo oczywiście niektórzy zawodnicy będą mieć kontuzję, słabszą formę, więc musimy rotować. I także będziemy grać 4-2-3-1, tylko że bez jednego skrzydła, tylko z takim prawym ofensywnym pomocnikiem i bardziej lewym skrzydłowym, lub na odwrót, zależy od pozycji, którą bardziej potrzebuje. Podolski miał świetne pierwsze pół roku, 13 bramek, 7 asyst, to jest po prostu rewelacja, to co ten piłkarz po prostu robi. Aktualnie na koniec sezonu zajmuje 6 miejsce, 54 punkty, tylko 5 punktów straty do Rakowa, więc dla mnie Raków naprawdę gorycz porażki jest ogromna tego klubu, bo i Legia, i Lech, i Pogoń ją wyprzedzili. My dotarliśmy do finału Pucharu Polski, więc jest duża szansa, że zagramy w europejskich warach, zobaczymy jak to będzie oczywiście, ale wydaje mi się, że z Piastem możemy powalczyć. Piast, który jest mocny, który jest naprawdę mocny, ma świetnego trenera. No i także możecie zauważyć, że świetny sezon miał Piotr Krawczyk, który miał aż 17 bramek, mając overall tylko 64, więc to jest naprawdę świetny sezon tego chłopaka, doświadczonego już, z którego troszkę można się pośmiewywać w poszczególnych meczach, jak nie potrafi trafić czasem do pustej, ale tutaj miał genialny po prostu występ. I aktualnie nawet Podolski 16 bramek, 14 asyst, jak dobrze popatrzyłem, no to są fenomenalne liczby zawodnika, który niestety kończy karierę, więc tutaj sprawia nam delikatny problem, bo będzie trzeba go gdzieś zastąpić. Chcemy grać cały czas 4-2-3-1 z jednym podwieszonym napastnikiem za rok, więc zobaczymy. Tutaj Łukasz Podolski wchodzi w pole karne. Łukasz Podolski uderza po długim rogu i Franciszek Plak, przepraszam, tutaj bez żadnych szans, i to właśnie Łukasz Podolski daje nam zwycięstwo z Piastem Gliwice. Dlaczego Wojciech mi przyszło do głowy z Plachem? Nie mam pojęcia, ale może być sympatyczny Wojtek, co nie? Na bramce. A tutaj możecie zauważyć, że świetna feta w Górniku Zabrze. To, co zrobi w tym pierwszym sezonie, jest po prostu fenomenalne. Miejmy nadzieję, że to się wszystko utrzyma i miejmy nadzieję, że cały czas będziemy rosnąć jako drużyna, bo naprawdę to nam się przyda. Jesteśmy fajnie poukładani aktualnie, ale dużo pracy przed nami. Nie możemy na pewno zachwysnąć się tym sukcesem. Będziemy musieli walczyć o lepsze jutro w następnych dniach, miesiącach, żeby ta drużyna się rozwijała, bo ten sukces nie może nam gdzieś tam przykryć oczu i dać klapek, że jest super. My jesteśmy dalej bardzo przeciętną drużyną w Polsce, bez jakiejś mocnej kadry, dlatego musimy naprawdę bardzo dużo zrobić, żeby w kolejnym sezonie Europie się fajnie pokazać, bo naszym celem jest oczywiście zaprezentowanie Górnika Zabrze i reprezentacja polskich barw jak najlepszym wydaniu. Zobaczymy, czy nam się uda. 6. miejsce, zwycięstwo, to jest naprawdę kapitalny sezon tego sezonu. Crespo do nas przychodzi. Uważam, że najlepiej do polskiej ligi pasują Hiszpanie, dlatego poszukałem na tym rynku. Crespo to jest zawodnik naprawdę fajny na prawą obronę, jak się nie mylę, lub lewą, bo kupiłem dwóch Hiszpanów właśnie na boki, więc tutaj za chwilę zobaczycie drugiego. Guerrera to jest zawodnik, który także może grać i na lewej obronie, i na wahadle, a uważam, że pomiędzy tymi dwoma stylami będziemy cały czas mieszać, bo nie można być jednowymiarowy, więc będziemy musieli rotować tym ustawieniem, składem w odpowiednich meczach, żeby jednak przychytrzyć danego rywala, dlatego gdzieś uważam, że taki zawodnik będzie bardziej dostosowany pod moją formację, tak samo jak Aguado, który do nas przychodzi, Alvaro Aguado, który jest naprawdę genialnym zawodnikiem, ma ponad 75 overalla, jest zawodnikiem
zawodnikiem, który będzie naszą gwiazdą. I to jest zawodnik, który przyszedł przez to, że Podolski został współwłaścicielem Górnika Zabrze i jednak on miał ten wpływ, że ci lepsi piłkarze mogli do nas przychodzić. I ktoś powie, co ja sobie wymyśliłem, jest taka szansa, że Łukasz Podolski za rok lub za dwa zostanie głównym właścicielem Górnika Zabrze. O tym mówi Pros w różnych wywiadach, zobaczymy, czy mu się to uda. I tutaj Paweł Buchniewicz, który został wyrzucony po prostu z klubu z Holandii, nie przedłużono z nim kontraktu, przychodzi do nas, wraca do Górnika Zabrze. No i tutaj Łukowski, zawodnik, który jest bardzo ciekawym nazwiskiem na polskim rynku, zawodnik, który świetnie pcha koronę do utrzymania, bardzo słabą kadrę jednak ma korona w tym sezonie, a jednak ten Łukowski naprawdę dobrze wygląda. A tutaj Nowak, który także wraca do Górnika Zabrze i to jest jeden z najciekawszych transferów aktualnie tego sezonu, można powiedzieć, bo Bartosz Nowak świetnie spisywał się w Rakowie, przychodzi do nas za bardzo duże pieniądze, ale to jest zawodnik, który da odpowiednią jakość i jest podwieszonym napastnikiem, więc idealnie nam pasuje do ustawienia, ale także może zagrać SPO. Potrzebowaliśmy bramkarza i stwierdziłem, że zaufam Dziekońskiemu, to jest trzeci bramkarz Rakowa, ale to jest bramkarz, który pokazywał, że ma naprawdę zmysł do bronienia. Tylko trzeba go troszkę psychicznie wzmocnić, wydaje mi się, i to zrobimy w tym zespole, dam mu pełne zaufanie, jestem przekonany, że choć w pierwszym sezonie może popełnić błędy, to w drugim już mi odda. Zobaczymy, czy tak będzie. Aktualnie zajmujemy piąte miejsce, czyli tak samo jak rok temu. Awansowaliśmy do Ligi Konferencji, niestety tutaj zabrakło troszkę doświadczenia w poszczególnych spotkaniach, bo na przykład z Celtą Vigo wygrywaliśmy, a przegraliśmy 2-1, ale i tak uważam, że pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony. Aktualnie Krawczyk 12 bramek, 3 asysty, 10 bramek Nowaka, 6 asyst, więc naprawdę dobrze to wygląda. No i tutaj Krupa, czyli nasz wychowanek, najlepszy junior ze szkółki, 8 bramek, 6 asyst, więc rewelacyjnie to wygląda. Dadok też się całkiem dobrze spisywał, miał jedną bramkę, jedną asystę, był takim rotacyjnym piłkarzem i ważnych, można powiedzieć, chwilach brał na siebie odpowiedzialność i miał naprawdę dobre noty. Niestety nie udało nam się awansować do pierwszej trójki. Zajęliśmy 4 miejsce, zrobiliśmy kolejny skok do przodu i kolejny sezon może być zdecydowanie lepszy. Z tego powodu, że jednak mamy już to większe doświadczenie, młodzi piłkarze coraz bardziej dorastają do swojej roli i na przykład będzie trzeba pożegnać się z niektórymi nazwiskami, ale naprawdę Bartosz Nowek miał świetny sezon. 18 bramek, 8 asyst. Krawczyk 17 bramek, 4 asysty. Krupa 11 bramek, 9 asyst. To jest po prostu rewelacja, co tu się wydarzyło. Naprawdę, niby 6-7 ocena, niby średnio, ale jednak to trzeba powiedzieć, że miał genialny sezon. I wydaje mi się, że kolejny sezon, ten ostatni, w tym odcinku oczywiście, może być naprawdę dobry. Gdzieś wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zakręcić się nawet na Mistrzostwo Kraju. Zobaczymy, czy nam się to uda. Obecnie mamy sezon 2024. No i miejmy nadzieję, że to się uda wszystko. Ben Lederman, okazało się, że jest wolny, pokłócił się z Papszunem, a wiecie, że jednak tutaj w Zabrzu lubimy zawodników Rakowa, bo przyszedł Nowak, który był w tamtym klubie i naprawdę zrobił wielką robotę. Rosołek też jest bardzo ciekawym nazwiskiem, zawodnik, który być może jest troszkę niedoceniony, ale wydaje mi się, że to jest dosyć spory talent w Polsce, tylko trzeba mu dać odpowiednie zaufanie, może wypożyczyć do troszkę innego stylu gry. Jednak z dwójką napastników, bo on pokazywał swoje przebłyski, że ma to coś, ma te papiery, żeby być bardzo dobrym ligowcem w Ekstraklasie. Nie mówię, żeby robił karierę międzynarodową, ale żeby był dobrym ligowcem w Ekstraklasie, a to wystarczy, żeby tutaj grać. Walukiewicz, który po wielu latach, gdzie nie mógł odnaleźć swojego miejsca w życiu, przychodzi do Zabrze, żeby odbudować swoją markę. Będziemy starać się grać na 5 obrońców w tym sezonie, z tego powodu, że jednak zauważyłem, że Bartosz Nowak i Krupa naprawdę mogą być świetnymi ofensywnymi pomocnikami, więc starałem się ułożyć tak formację, żeby grać albo 5-2-2-1, albo właśnie 5-2-1-2, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Aktualnie zajmujemy 3 miejsce z minimalną stratą do Legii, więc wszystko jest możliwe. Aktualnie Rosołek, tak jak się spodziewałem, 9 bramek, 2 asysty, więc to jest naprawdę dobry transfer. A Guado naprawdę dorósł jako kapitan, 5 bramek, 4 asysty. No zostało mu to obiecane jako najlepszy zawodnik naszej kadry, więc musiałem mu dać opaskę kapitana. Lederman też całkiem spoko, 2 asysty, 2 bramki, no i Krupa 3 bramki. No i jak możecie zauważyć, o 6 punktów pokonujemy naszych przeciwników. Legia Warszawa dokładnie, Zagłębie, bo mamy tyle samo punktów co Legia Warszawa. No i zdobywałem mistrzostwo w tym sezonie. Tutaj niestety w Pucharze Polski przegrywamy z Radomiakiem 3-2, co jest wielkim rozczarowaniem dla mnie, bo uważałem, że jest szansa, żeby gdzieś tam wejść do finału, ale niestety odpadliśmy w dosyć nieprzyjemny sposób. I tutaj Rosołek 21 bramek. Świetny sezon tego chłopaka, wydaje mi się, że jeden z lepszych, jaki gdzieś tam miał w swojej karierze. No i tutaj Aguado też fenomenalnie, 10 bramek, 8 asyst, to jest po prostu rewelacja. Miejmy nadzieję, że jego dobra pasa będzie cały czas trwała. Tutaj Ben Lederman jeszcze całkiem dobrze wygląda. No i tak w tym momencie to wszystko
wszystko wygląda i wydaje mi się, że ten styl gry, który aktualnie prezentujemy, będzie przeniesiony na kolejny tydzień. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę i widzimy się oczywiście kolejnym razem. Do zobaczenia, cześć, cześć!